Przede wszystkim, to znowu punkt 7, dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Zanim ruszymy dalej, każemy poczekać Virgilowi. It is done. Aż to, co zrobimy za chwilę, będzie troszkę nielegalne. Mianowicie... zatokujemy skrzynię. Normalnie atakowanie obiektów niszczy broń, tak jak widzieliście. Katana straciła 2 punkty wytrzymałości. W przypadku stworzeń, które nie mają broni, tracą one punkty życia zamiast wytrzymałości broni, więc wolałem, żeby pieseł trochę stracił punktów życia, niż miałby uszkadzać broń. Okej, dobra, rozbudzacz, pełne uzdrowienie. Okej, fajne, maść lecznicza. Jest to rozproszenie magii, o którym mówił. Tego nie potrzebujemy. Jest również magiczna pułapka, czego potrzebujemy. Okej. What is it that you want of me? I'm ready to get going when you are. Chciałem, żeby on poczekał, Virgil, żeby również, żeby nie wziął się za atakowanie tej skrzyni i nie niszczył broni. Więc dobra, możemy ruszać. Tylko właściwie gdzie? Nie jest chyba nigdzie napisane, gdzie jest ta... A, tutaj jest ścieżka. Ona właśnie prowadzi do tego portalu. Więc wyekwipujmy się. Magiczną pułapkę. Rozproszenie magii. To może się przydać w innych sytuacjach. Więc to sobie zachowamy. I ruszamy w las. W niebezpieczną misję uratowania czarnokorzenia od różnych bestii takich tam. Okej. Okay. Muzyczka się nie wyłączyła, ale okej. Okay. Lubię tę muzykę. Wow, wow. Mniejszy jaszczur z otchłani. 15 poziom. Groźny przeciwnik. Bardzo groźny. Na szczęście mamy naszego psa. Obronnego. Okej. Okay. Coś... niewolnik jakiś. Araya. Dziwne coś. Zupełnie niebezpieczne. Nie tak niebezpieczny jak pies, co prawda, ale... Wiecie co? Trzeba uważać. Tutaj są coraz groźniejsze potwory. O! 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 Szczęście pies nas uratuje. Aha! Biedny człowiek. Okej, tu jest jeszcze jedna magiczna pułapka, gdybyśmy potrzebowali, ale nie potrzebujemy. Otrutka, bardzo silna. I przydatna. W sumie nawet wezmę ją, przyciągnę na pasek. No i topór. W sumie nie potrzebuję drugiego topora, ale... ale wezmę. Może się w przyszłości przyda. Okej. Dobra. Heroiczny bohater. Poluk. Poległ śmiercią bohatera, chcąc ocalić miasto. Coś ty zepsułeś znowu? Tak, topór opuściłeś. Tak, opuścił na szczęście. Tylko nie zniszczył. Patrzcie na psa. Najlepszy biznes w całej tej grze. Okej. Okay. Potwory przybywają i przybywają, więc nie ma nic tylko do zrobienia, jak użyć tej magicznej pułapki, zanim nas zabiją wszystkie. Okej. Okay. Niszczenie portalu również zabija potwory, więc... gdyby tego nie zrobiło, mogłoby być niebezpiecznie. Okej, okay, i awansowaliśmy o poziom. Wiecie co? Chyba powoli zbliżamy się do momentu, gdzie przyda się nam dobra perswazja. Dobra perswazja, jakakolwiek perswazja. Nieważne, dzięki temu będziemy mogli różne ciekawe rzeczy osiągnąć dzięki perswazji. Okej, Virgil, masz swój topór z powrotem. A jeśli go nie opuścić następnym razem? No i cóż. Uratowaliśmy miasto.
Ale cóż. Bohater, który naprawdę uratował miasto, nie żyje. Musimy jego matce przekazać tą smutną wiadomość. Teraz się pozabijamy tych... O, patrzcie, właśnie. Zwróćcie uwagę, że jak nacelowuję na przeciwnika, to w tym polu szansy trafienia nie jest już... Nie widać tej ikonki kiepskiego oświetlenia, więc... Więc to, co mówiłem o ekspercie... O ekspercie walki wręcz ma rację. To była prawda. Okej, okay, jest późno. Pójdziemy się przespać. W międzyczasie Virgil, oddaj to. Nie potrzebujemy tego na razie. To jest nasz pokoik. A nie, nie, nie. My będziemy tutaj spać. Rampa elektryczna. To jest skrzynka do przechowywania rzeczy. O ile wiem, rzeczy tutaj włożone do niej są bezpieczne. Więc możemy jak najbardziej używać tego jako przechowywalni. Dobra, śpijmy do rana. I musimy niestety pani Cameron przekazać smutne wieści. Ajajaj. Nie psuj mi drogi, strażniku, drogi. Witam, miła pani. Pani Cameron, mam wieści o Liamie. Jakie wieści? Gdzie on jest? Przykro mi, został zabity przez jedną z bestii przemierzających las. Nie, moje dziecko, moje biedne maleństwo. Zostałam zupełnie sama. Nie mam już nikogo, nikogo. Zginął, próbując powstrzymać te istoty. Jest bohaterem. One go zabiły, a jego śmierć poszła na marne. Umarł na próżno. Nie, nie na próżno. To jego wynalazek pomógł mi powstrzymać bestię. Naprawdę? Nie umarł na próżno? Gdyby nie twój syn, miasto opanowałoby potwory. To bardzo będzie mi go brakowało. Przynajmniej jego śmierć nie poszła na marne. Mam tu coś. Ten dziennik był w jego warsztacie. Chciał, żebyś go dostała. Dziękuję za cały wysiłek, jaki kosztowało cię zdobycie tego dziennika i przyniesienie mi go. Proszę, weź ten sztylet. Mały dowód mojej wdzięczności. Dziękuję, przykro mi z powodu pani straty. Do widzenia. No cóż. Smutna historia, ale cóż, tak bywa. Okej, poziom 10. Dostaliśmy 2 punkty. Więc będziemy mogli podnieść perswazję do drugiego poziomu. O, właśnie tak. I cóż. Możemy ponownie spróbować zagadać do Dante. Może teraz już będzie chciał do nas się przyłączyć. Przy okazji, żeby spojrzeć, co to jest za ten sztylet. To jest sztylet maga, z nadziei na obrażenia. Szybkość nawet mniejsza od katany. Ale za to ma 10 many. Okej, wiecie co? Czy da się to... O, da się to zdjąć. W sumie nie jest mi to w żaden sposób już potrzebne. Zobaczę, czy to da się jakoś opnąć. O, właśnie, właśnie. Myślałem, że będzie się dało jakoś szybko przypisać bronię do tego, ale widzicie, po wyekwipowaniu ona i tak znika, więc tak trzeba to ręcznie robić. W każdym czasie, sztylet maga, dziejna daje nam 10 punktów many. Dzięki temu pierwsze czary, które rzucamy, będą najpierw zużywały manę ze sztyletu, dopiero potem będą pobierały nasze zmęczenie. To jest bardzo przydatne dla maga. Dobra, zapisujemy i pytamy się Dante, co teraz o nas sądzi. A jesteś jeszcze zbytnio żółtodziobem. No, ja cię proszę. Będę musiał mieć 12 poziom, żeby on do mnie dołączył. A, to nie wydarzy się tak szybko. Okej, no cóż, trudno. Idziemy do tych bandytów. Miałem nadzieję, że będę odzyskiwał ten sztylet przy pomocy Dante. Ale nie. On ma swoje pomysły na życie. Trudno.
Może po odzyskaniu już to lepiej się do nas dołączy. Okej. Proszę, przejdź tutaj. Tak, dzięki. To jest jeszcze czar, którego nie używałem. To jest ta cała tarcza ochronna. Myślę, że teraz może się przydać. Uwaga na przejściu. Niebezpieczne pociągi jeżdżą. Dobra. I zobaczmy... Okej, dobra. Mamy tutaj naszych milusińskich. Jest, mają jakiegoś ogra na 12 poziomie. Będzie niebezpieczne. Sam złodziej jest na 21. A. Jeżeli będziemy chcieli ich zabić, to będzie niełatwo. Ale cóż, może damy radę. Mów człowieku, chyba że nie potrafisz. Powiedziałem, że można to znaleźć Daktana. Jaką sprawę miałbyś do Daktana, gdyby tu był? Chcę z nim porozmawiać jak złodziej ze złodziejem? Nie. Nie. Wysłał mnie burmistrz Czarnokorzenia. Burmistrz? Ha! To mój bardzo dobry znajomy. Jestem Daktan. A ty dla twojego własnego dobra lepiej nie broń honoru burmistrza. Bynajmniej, jestem tu tylko po to, by się ciebie pozbyć. Okej, dobra. Punkty trafienia 80%. Wiecie co, chyba zmiana broni podczas walki kosztuje parę punktów akcji, więc nie będę zmieniał na razie na sztylet. Spróbujemy się nimi rozprawić ręcznie. Na pewno PSL bardzo nam pomoże. O, krasnolud jest bardzo słaby, więc nie trzeba się o niego martwić. Ten okr na pewno będzie największy problem sprawią. I katana bardzo ładnie działa. Wow, unik, dwa uniki. Okej. Pies mógł trafić, ale trudno, użyjemy tego granatu. Właśnie o to chodziło. Teraz pies będzie miał prawdziwą jatkę. Dobra. Na razie tarcza ochrona nie jest mi potrzebna, skoro oni są wszyscy ogłuszeni. Tego pana jeszcze szybko zdejmiemy. Dobra. Ogry już nie żyje. Jeszcze został ten niziołek. Nie witaj, giń. Byś nie zauważył, właśnie zabiliśmy wszystkich twoich koleżków. To bolało. Dobra. Znacznie pomógł nam ten granat. Co jest bardzo przydatną rzecz. Rzeczą na początku gry ten granat. Dobra. I właśnie przydaje się do tych dwóch najcięższych walk na początku gry. To jest właśnie na tej walce w Zamoście oraz z tym Daktanem. Później już myślę, że w innych walkach już można sobie samemu jakoś poradzić. Okej, tutaj mam jeszcze jakieś graty, jakieś wazy, jakąś pozytywkę, strzał, nie chcę. Okej, mamy zbroję skórzaną. Zaraz się temu przyjrzymy. Bardzo jesteśmy obciążeni przez te wszystkie graty, które niesiemy. Długi łuk. Również wezmę. Musi być coś warty. Okej, co my tutaj mamy? Mamy małą skórzaną zbroję, również się przyda, oraz topór. Okej, tyle toporów. Wyżej trzymaj topory. Lekkie obciążenie. Dobra, dobra. Zanim przystąpimy do jakichś następnych walk, będziemy musieli się odkrapić. Okej, buława. Oraz duża skórzana zbroja. Żadnych skrzyneczek. A co ty miałeś? Naboje. Naboje są w sumie warte dwa za sztukę, więc sobie wezmę. Rewolwer. Ja jeszcze mu będzie oraz kolejna mała zbroja. Okej, już duże obciążenie nam weszło. Umiarkowanie. Dobra. Pozbędziemy się krapu. I wtedy pogadamy o tym obciążeniu. No to ponadto. Miał to być kolejny jakiś niziołek, o ile się nie mylę. Aha.
Ale go jakoś nie widać nigdzie. Zobaczmy. Syrgar powiedział, nie, chcę zadania. Dziwny nierzek potem nie w jakąś starożytną grę. Nic nie pisze chyba więcej o tym. Klikamy, nic się nie dzieje, więc chyba nic więcej nie pisze. Okej, dobra. Gdzieś on tu jest. Na północ czy na południe? Okej, tu jest coś dziwnego. O, jest, znaleźliśmy go. Ach, prawdziwy gracz. Niewielu takich zawitało do nas przez lata. Żaden tak obiecujący. Chcesz usłyszeć pytanie? Tak. To mi się podoba. Zanim zacznę, muszę ci coś powiedzieć. Ta gra jest bardzo stara i zagadkowa. Stawka jest wysoka, ale nagroda również. Jaka właściwie jest stawka? Nie. I tak już powiedziałem za dużo. Niektórych rzeczy nie powinno się mówić. A ceny za ich wyjaśnienie nie chcę płacić. Dobra, zaczynajmy. Brawo za odwagę, brawo. Być może ci się powiedzieć o to pytanie. Dla jednych śmierć, gdy innym przyniosę życzecie. Drżą w cieniu mej siostry liście i poszycie. Czym jestem? Dla jednych śmierć, dla innych życie. Drżą w cieniu mej siostry liście i poszycie. Wiatrem? Nie. Drżą w cieniu mojej siostry liście i poszycie. Słońcem? Okej, dobra. Wcześniej przygotowałem się na to. Wiosną? No proszę, jestem pod wielkim wrażeniem. Na północ stąd znajdziesz skalisty teren. Tam oczekuje ostatni z nas. Zastanów się. Jeszcze możesz przerwać grę. Dobra. Zastanawiam się, że jednak nie chcę przerywać gry. Chcę doprowadzić to do końca. Okej, on ma poziom 50. A więc już wiadomo, co się stanie, jeżeli źle odpowiemy na tą odpowiedź. Czyż to nie jest ktoś sprytny pojawił się, prawda to? Stoję tu, a już wiele nocy pomiędzy tymi kamieniami w oczekiwaniu na kogoś takiego jak ty, a mimo to targają mną teraz wątpliwości. Widziałem tylu, którym się nie powiodło. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze zawrócić. Podejmę ostateczne wyzwanie. Świetne. Co się stało, już się nie odstaję. Więc jednakże, jakby wyniknik nie był, utkwi on zarówno w mojej pamięci, jak i pamięci kamieni. Dobra. Już przeszedł do samego pytania. Sprowadzam i rany, i oczyszczenie, kiedy przebijam historia zniszczenie. Życie i blizny to dla mnie spełnienia. Czym jestem? Czasem? Uła. Nie. Sobie jeszcze przywołał pomoc. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ogniem? Świetnie, mój drogi. Jedynym nielicznym udało się odgadnąć tę pradawną zagadkę. W pełni zasłużoną na swoją nagrodę. Używał jej jedynie wtedy, gdy staniesz w obliczu przestrasznego niebezpieczeństwa. Pamiętaj o nas. A kiedy pomyślisz, że jesteś sam, my się też pojawimy. Okej, dobra. Dodam jakiś tajemniczy klejnot. No i domyślam się, że ten klejnot służy do przywołania ich. Przynajmniej tak by wynikało z jego słów. Okej, dobra. Nieważne. Idziemy do Czarnokorzenia. Idziemy oddać te rzeczy burmistrzowi, ale chwila. Mamy trochę rzeczy na sprzedaż. Idziemy do naszego ulubionego kowala. A właśnie. Co z tą zbroją? Właśnie wziąłem tą zbroję, ale jej nie spatrzyłem. Kacha minus 10. Dalej nie wiem, co to jest kacha. Może jakiś modyfikator do reakcji? Nie, to jest duża. Chcę średnio. Nie. A, chyba wiem. To jest chyba od skradania się. Szybkość leczenia. Nie widzę tutaj nic takiego.
KH to chyba jest jakiś modyfikator, który wpływa na zdolność skradania się. Kiedy mamy jakieś ciężkie zbroje nałożone, to mamy marne szanse skradania się, więc... O, może... klasyfikator hałasu? tak. Może coś takiego właśnie to jest. Dobra. KP9 to miało KP7. Ochrona obrażeniami troszkę większa i ochrona przed ogniem, więc... Wymiana kurtka stanowi prawie taką samą ochronę, co ta zbroja skórzana. Okej, okay, dobra. Seems legit. A co tam Virgil masz? Ty masz tu swoją zbroję barbarzyńską. Ona jest lepsza. Więc mu zostawimy. Gdzie wygląda jak idiota, ale cóż. Mały handel. To sobie zatrzymamy. To jego nie potrzeba... A, jak to cię nie interesuje? Jesteś niemiły. Długi łuk trzymaj, to też trzymaj. To jest nam potrzebne. Okej, od razu lepiej. Więc resztę sprzedamy gdzieś indziej. Jak to nie interesuje go zbroje? Niemiły pan. Idziemy do tego sklepikarza, co niby sprzedaje, a niby nie. Hej, o, tu jest. Już myślałem, że znowu się zamienił gdzieś. No a to on nie chce kupić tej dużej zbroi. Nawet kurtki nie chce kupić. Tak, gdzie ja mógłbym to sprzedać? Gdzie ja mógłbym to sprzedać? Jest to jakiś inny sklep ze złomem? Tutaj są niby te skarby wybrzeża. Może on kupi taki złom. Tak, przez okno, czemu by nie? O, on skupi, dobra. Jedną zbroję sobie zatrzymam. To nie jest potrzebne, też nie jest potrzebne, to też... O, okej, okay. Nabojów już nie chcesz, dobra. Komuś indziej to opylimy te naboje. Lekkie obciążenie, a właśnie, ty wiesz, że jeszcze masz dwa niepotrzebne topory. Czym władasz obecnie? Również toporem. Ale ten sobie zatrzymamy. Na zapas. What is it that you want of me? Nic nie chcę od ciebie. To nie ma gorsze ceny niż tamten kowal, ale cóż, dobra. Nie chcemy się już do niego biegać w tem i z powrotem. Dobra, oddajmy te rzeczy burmistrzowi. Zobaczmy. Burmistrz jest tutaj. Mam twój sztylet. Doskonale, daj mi go, ja wydam polecenie natychmiastowego aresztowania. Twoje strażnicy nie potrafią cię nawet ochronić przed drobnymi złodziejaszkami. Masz słuszność, ale co powinienem zrobić? Oddaj mi podatki, zwierz się po mnie z Cambrią. Przyjmuję twoją propozycję, ale zwrócisz mi sztylet. To twój sztylet. Dzięki ci. Twoja zaradność mnie zdumiewa. Jesteś doprawdy wspaniałomyślny. Okej, okay. Nie dingnął nam poziom. A czego się spodziewałem? A masz teraz Dante nie będzie chciał dalej do nas dołączyć, a to już troszkę problem. No to gdzieś tu musi być jeszcze jakaś jaskinia. A wiem, ona chyba gdzieś tutaj jest. Wiecie co? Chyba najszybciej będzie jak przejdę tutaj. Się teleportuję z powrotem. Okej, okay. Powrotem do czarnokorzenia. Jakieś nowe buty? Nie. Mikstury i uroki, declare. Nie potrzebuję żadnych mikstur i uroków. Co to jest za dom? Tecząca igła. Też tego nie potrzebuję. Moglibyśmy jakieś ładne ciuszki u niej kupić. Powiem wam, że w tej grze ładne ciuszki coś dają. Mają bonus do reakcji. Jakiś gnom, czarodziej. Sorry. Nie jestem żadnym złodziejem. Okej, jakiś opuszczony dom. Tatka. Co to pisze?
Kruk jest w niebezpieczeństwie, Tyron. Okej. Dowiedzieliśmy się, że kruk jest w niebezpieczeństwie. No dużo nam dało. Wiecie co? Gdzieś tu. Chyba jest gdzieś tutaj to, czego poszukam. Gdzieś tu jest taki potwór do ubicia, który mnie interesuje. Ubicie go. Ale nigdzie go nie widać. Cholipka. Zapomniałem, gdzie on jest. Dobra, wiecie co? Ja go poszukam. W następnym odcinku ubijemy tego potwora, którego szukam. I cóż. I wrócimy do Drenholmu. Przynajmniej spróbujemy wrócić cokolwiek. Dobra. Widzimy się już niedługo. Na razie.